To będzie feijoada z rybą, która nazywa się ojo largo. Feijoada com peixe frito e arroz. Cześć, witajcie. To będzie bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne i z tej okazji chciałam wam złożyć wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności dla was i waszych rodzin. W tym wyjątkowym odcinku zabiera was na Wielkanoc na Wyspie Zielonego Przylądka. Moi drodzy, jest rok 2008, marzec, moi znajomi szykują się i rodzina do świąt, a tu dostaję zlecenie: Olo, jedź fotografować Wyspę Zielonego Przylądka. Nic, moi drodzy, te smaki wszystkie polskie mnie uciekły, obeszły, więc po prostu wsiadam w samolot, lecę. Spotyka mnie piękna pogoda, ładne plaże, dobry hotel i znajoma rezydentka mówi do mnie: Olo, dzisiaj jest msza wielkanocna, pójdź do kościoła. Jak wiecie, Wyspa Zielonego Przylądka jest to była kolonia portugalska, czyli 80% mieszkańców jest wyznania to chrześcijanie. Więc moi drodzy, jest niedziela, wybieram się na godzinę 12 na mszę. Fajnie, bo większość lokalsów, również gości hotelowych ubiera się na biało i idziemy na mszę. Msze na salu są niesamowite. Musicie zobaczyć taką mszę, jest bardzo na wesoło, na luzie. Słuchajcie, jedną w ogóle z atrakcji, która mnie spotkała, to akuratnie, to był 2008 rok, święcono przy okazji tej mszy taki pomnik, pomnik Chrystusa, który ma uniesione ręce. I co się okazuje? Ten pomnik później był wrzucany do oceanu i do dzisiaj służy jako taka atrakcja. Polega na tym, że nurkowie, którzy nurkują, słuchajcie, do dołu, nagle widzą Chrystusa, który ma do nich wyciągnięte ręce. Ciężko mi jest to wam słowami opowiedzieć. Na pewno zdjęcia z tej mszy i tego pomnika zobrazują, o co chodzi. I przy okazji mam do was taką prośbę. Jeśli nurkowaliście i widzieliście tego Chrystusa, proszę wyślijcie mi zdjęcia, jak on wygląda obecnie po tych 10 czy już prawie 11 latach. Dla tych osób, które wyślą mi najciekawsze zdjęcia, oczywiście przygotuję jakieś fajne nagrody. Moi drodzy, a jak może wyglądać takie wielkanocne śniadanie na Wyspach Zielonego Przylądka? Pokażę wam to krótki filmik z przyjęcia, na które zaprosił mnie Przemek z Izą. Lokalny nasz Polonus i jego żona z Wysp Capo Verde. Zapraszam na tą krótką relację. Dzisiaj gościmy w domu tutaj Przemka i Izy. Przemku, powiedz nam, jaka to będzie potrawa? To będzie feijoada z rybą, która nazywa się ojo largo. Bardzo typowe danie. Jedno z najbardziej typowych oprócz kaczupu. A powiedz mi, jaki najlepiej do tego się pije alkohol? Najlepszy grog o wódkę. O piwo, bo to jest generalnie się jest bardzo pikantnym olejem i żeby to dobrze przetrawić. My robimy taką naszą wersję, bardziej europejską. Czyli czekamy zaraz i będziemy smakować. Okej. Okay. Feijoada com peixe frito e arroz. Brawo. Bon appetit, eh? Merci. Grazie. Dzięki. O, zerkniemy, zaraz tu zerkniemy. Zobacz. Jak to bosko wygląda. No pięknie. Feijoada. Feijoada. Si. Na co chodzi? Bo to jest jak pachnie. Dobra, brawo. Fungi? Fungi. Fungi. Taki.
I jeszcze raz chcę Wam złożyć wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń z okazji świąt wielkanocnych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, smacznego jajka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wasz fan Aleksander. Alleluja.